I Siemka z tej strony, jak zwykle, Romaiter witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie krótkie wideo o tym, jak gankować. To pytanie zaczęło się pojawiać coraz częściej pod moimi filmami, dlatego zdecydowałem się na nie odpowiedzieć najszybciej jak to tylko możliwe. Także bez dalszych wstępów, przejdźmy do samej zawartości wideo. Ok, no więc zajmijmy się teraz samym aspektem gankowania. Tak, jeżeli chodzi o generalny poradnik do jungli, dla początkujących taki już istnieje, nie lubię się powtarzać wejdźcie po prostu na film, który już dawno jest na kanale. Teraz omówimy sobie samo gankowanie. No więc tak, poniekąd właśnie tutaj minimalna powtóreczka, czyli na początku gry powinniście mieć plan, powinniście już wiedzieć co chcecie zrobić. Nie chodzi o to, żeby się pojawić w grze i biegać, pojawiać się w losowych miejscach, bo wtedy macie losową szansę na zwycięstwo, a chcemy jednak mieć ją trochę większą, trochę pewniejszą. No więc po pierwsze, jeżeli chcę zgankować pierwszego bota, to oczywiście powinienem mojego ruta zaczynać od topa. Ponieważ zacznę z tej strony, więc jak zrobię te trzy kampy albo dwie, albo jakąkolwiek ilość, to wiadomo, że po dalsze moby będę się kierował w dół. Bez sensu byłoby zacząć na blue, po to, żeby zrobić pierwszego ganka na topie, zakładając, że nie robię jakiegoś wczesnego level 3 ganka po zrobieniu trzech buffów trzech kamp, przepraszam, tutaj i od razu przyjściu na topa. Jeżeli zrobiłbym tak, że zrobiłbym najpierw blue grompa Wilki Reda, na przykład, i bieg na topa, to ilość czasu, którą tracę przez ten odcinek, który powtarzam, jest kolosalna. Zwłaszcza mówimy tutaj o pierwszym pójściu, nie mam ze sobą jeszcze butów. Czyli to jest po prostu ogromna ilość czasu w życiu tak nie róbcie, straszna strata. Pierwsza rzecz, na której powinniśmy się skupić, to to, że najlepiej zrobić pierwszego ganka przed trzecią minutą, dlatego że wtedy jeszcze nie pojawiły się skatłkrawy. krawy kraby pojawiają się dokładnie w trzeciej minucie 15 sekundzie i chcemy mieć któregoś z tych krawów. ponieważ. Jest 6 kamp, które w miarę łatwo mi bronić, bo jeżeli tutaj na przykład spotkam przeciwnika, jestem tu jaj przeciwnik, to mój midliner bardzo łatwo może go odciąć i możemy go zabić. Więc. Oczywiście no te kampy jest mi brać po prostu strasznie łatwo. Jednak skatle wymagają tego, żebym wyszedł na teren neutralny. Jeżeli przeciwnik zdąży wziąć jednego skatla i przyjdzie tutaj, żeby ze mną walczyć o drugiego jednocześnie będę od niego słabszy albo będzie miał jakiegoś linera, który zejdzie i mu pomoże, to mogę tracić skat owa skatle. No i on ma wtedy przewagę nade mną oczywistą, ponieważ obydwaj weźmiemy po sześć kamp, ale on weźmie dwa skatle, dlatego na ogół chcemy mieć przynajmniej jednego skatla zrobionego. Także to już mamy takie minimalne podstawy omówione. To, co wspomniałem wcześniej, czyli że da się zrobić coś takiego, niesamowicie wczesny gank, jeszcze nie mówimy o przed trzecią minutą, tylko przed 2.30, kiedy robię na przykład blue, grompa i wilki. I po tym mam trzeci level, więc po tym jestem w stanie od razu wejść na topa i zrobić jakiegoś sprawnego ganka, tak? Więc to jest pierwsza rzecz, czyli sam root oczywiście wyznacza w dużym stopniu nasze ganki, jak zdążyliśmy się już zorientować po tym, co powiedziałem. Normalnie jednak kierujemy się w dwa buffy, ponieważ wtedy jesteśmy względnie najsilniejsi. Mamy dwa bufy, które dają nam dość potężne bonusy. Mamy dość many, mamy slowy na autoatakach, atakach bo mamy reda, więc oczywiście wtedy gank będzie łatwiejszy. Jednocześnie, jeżeli zrobiłbym ganka po tych trzech e kampach, co nie? To zwłaszcza jeżeli przeciwnik zaczął na bocie, może strasznie łatwo pójść i zabrać mi reda. No więc tu oczywiście jestem stratny. Dlatego musimy wszystko to brać pod uwagę. Najlepiej mieć oczywiście to już dawno zaplanowane. Czyli na topie jest na przykład Darius, typowy abuser level 1, level 2, level 3, w ogóle wczesne levele, będzie się strasznie chciał napierdzielać. E, gra na niego na przykład Riven, czyli postać w tym etapie gry dużo słabsza i jednocześnie posiadająca dość silne CC, więc dobry setup do tego, żeby ją zgrankować. Czyli mogę bez problemu zrobić te trzy bupy i wejść, ponieważ po pierwsze linia powinna się puszować. Riven prawdopodobnie będzie musiała odpuścić trochę creepów, a Darius będzie siłą rzeczy przez to pchał. Więc nie powinni powinien się znajdować tutaj, tylko myślę, że Darius spokojnie będzie puszujący. Będzie znajdował się gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, gdziekolwiek blisko naszego towera. Jednocześnie na pewno nie położył jeszcze ganka, to jest za wczesny etap na położenie ganka. Jeżeli chodzi o takiego Warwicka, to oczywiście gang zaczynam od wbiegnięcia. Jeżeli przeciwnik ma poniżej połowy zdrowia, wątpię w tym meczapie, no to oczywiście a, mam pasywę tego W. Południ. Jeżeli nie, no to muszę je wcisnąć. Dostaje wtedy bonus movement speeda. Jak widzicie, Warwick się wtedy zatrzymuje, więc lepiej mi jest to zrobić poza wizją, żeby mimo wszystko nie, nie wylecieć tak. Nie wciśnijcie waszego Eza. wcześniej, jeżeli chodzi o samego Warwicka, no ale nie będziemy się w tej chwili uczyć konkretnej postaci, do niej zresztą jest poradnik. Także gank powinniśmy zacząć od tego, że rzucamy nasze CC. CC i łączenie CC będzie kluczowe, dlatego w ogóle te linie, gdzie są te CC, jakie gankuje się najłatwiej, chyba że po prostu mamy jakiegoś super demejżowca, typu nie wiem, Yasuo. I my mamy CC, więc wtedy jesteśmy w stanie my zatrzymać przeciwnika, a ja słowo go bić. Dlaczego CC są tak istotne ze względu na to, że przeciwnik ucieka? Kiedy ucieka, biegnie albo fleszuje. Więc możliwość odebrania mu tego jest dla nas taka cenna. Czyli Riven wejdzie w Dariusa, ponieważ ja jej pinguję, że chcemy się bić. Jeżeli linia byłaby w takim miejscu, bez sensu będzie wbiec tędy. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy tego świadomi. Już w tym miejscu Darius ma na mnie wizję, więc zacząłby po prostu uciekać, i to by było do dupy. W takiej sytuacji chciałbym wbiec tędy. Wbiegłbym na niego spokojnie, zaczął odpalać moje E, przytrzymał Q, żeby jak najdłużej się e, do niego przyczepić, bo oczywiście, moim Q mogę sfollowować czyjegoś flesza, czyli polecieć za nim, kiedy on flesznie, no i ja palę mojego Fira i zaczynam go e, autoatakować. Dość szybko stakuje mojego presji ataka, zwiększone obrażenia mojego teammate'a, który w tym czasie powinien dodaszować się w przypadku Riven swoim E, później Q, W. Powinniśmy rzucić jak najwięcej Ceseków. Na pewno spalimy mu flesha. Nie wiem, czy go zabijemy, ale w meczapie, w którym dla niej strasznie ciężko gra się tę linię i mógłbym przegrać tę grę po prostu dlatego, że Darius ją dominuje, a później zabija, no to oczywiście super będzie spalić mu flesza, kazać mu się cofnąć w bardzo wczesnym etapie gry i dać Riven szansę na to, żeby zagrała swoją linię łatwo. Jednocześnie, jeżeli mam jakiś łatwy setup na bocie, czyli mam tutaj cokolwiek fajnie engageującego, takich supportów jest mnóstwo, tak? To będzie Thresh, Blitzcrank, Set, właściwie cokolwiek. Ciężko o saporta, który nie będzie miał Cecekta. E, oczywiście z Soraką i Umi gankuje się gorzej, co nie zmienia faktu, że się da. Tutaj wszystko zależy od tego, jak wygląda linia, dlatego na bota powinniście najczęściej względnie patrzeć. Teoretycznie możecie używać F1, 2 i 3, które przenoszą was automatycznie do teammateów. Niestety nie działa to na target dami, więc nie mam jak tego pokazać. Jednak wiem, że początkowi gracze oczywiście czegoś takiego nie robią, dlatego po prostu starajcie się używać waszej kamery. W momencie, w którym robię reda i użyję sobie Q, to w tym momencie nie mam nic do użycia. Czyli będę go auto atakował po prostu długo. W tym czasie popatrzę chwilę na Mid'a, tak, widzę, że Q mi przychodzi, użyję sobie Q jeszcze, i zobaczę, co się dzieje na bocie. W ten sposób, zanim skończę mojego buffa. Będę w stanie wiedzieć, do którą linię powinienem iść. Czyli nie będę tutaj, nie będę, wiecie, wybiegnę, stał w miejscu i patrzył tutaj, czy tutaj, czy tutaj, czy tutaj. Zamiast tego mam już gotowy plan, w momencie, w którym kończę tego buffa. Wiedziałem, skoro zacząłem z tej strony i biegłem dopiero do reda, że pierwszego będę chciał gankować bota lub mida, ale to które z nich to się okaże podczas robienia tego? Czy mój Midliner puszuje, czy nie. No i tutaj znowu. Jestem w stanie wybiec tędy, zwłaszcza jeżeli mam pasywę w albo je kliknę, co nie zmienia faktu, że tutaj prawdopodobnie najczęściej jest mi po prostu łatwiej, tak? Wszystko zależy od tego, jak układa się lane. Także, jeżeli przeciwnik jest puszujący, bez problemu wybiegnięcie tędy też powinno być spoko. No i oczywiście mówię, zaczynamy od CCK. Nie tylko w przypadku Warwicka, po prostu w przypadku Junglerów. CC i jazda. W przypadku Xina używamy Dasha, w przypadku Jarwana robimy combo EQ. W przypadku Lisina wygląda to bardzo różnie, no ale to już bardziej skomplikowana sprawa. Tak czy inaczej, wejście na lane w takiej sytuacji będzie mega trudne. Nawet jeżeli nie mają tutaj warda, to moje wybiegnięcie takona przeciwnika postacią niemobilną, bo jestem Warwickiem, będzie mega trudne. On po prostu zacznie uciekać w momencie, w którym ja wybiegłem z tego krzaka, czyli dokładnie w tym momencie. Więc, po pierwsze, mogę to zrobić z fleszem i wtedy wymusić od niego sfleszowanie, a na niższym elo prawdopodobnie przeciwnik nie sfleszuje, więc po prostu może umrzeć. Jeżeli mam tu właśnie jakiegoś Tresza, barda, blitza, to w momencie, w którym ja flesznę z moim cecekiem i przeciwnik je dostaje, to tutaj on ma gość w darmowe trafienie, tak? Leci hukot y chociażby tego blitza i gość, który został wciągnięty w to miejsce. Na ccq jednym zaraz dostanie jeszcze Eblitza na 100% właściwie jest martwy od naszej trójki, praktycznie nie ma co zrobić. Dlatego, oczywiście, bardzo często będziemy chcieć gankować, zwłaszcza pierwszego ganka z flashem, jeżeli jest taka potrzeba. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? Warwick akurat nie jest do tego jakiś cudowny, mógłbym to pokazać na innym przykładzie. Najlepiej, Zaka, to bardzo lubię. To są lane ganki. Nie zawsze wbiegamy na linię ze strony. Przejścia, że tak powiem, ze strony dżungli, tak? W przypadku bota to przejście jest jedno, bo tędy nie chcę biec nigdy praktycznie na ganka. Prawie nigdy, tak? Zawsze lepiej mi obiec przeciwników od tyłu, nawet jeżeli są bardzo spuszowani, moi przeciwnicy znajdują się gdzieś tutaj, tak? To i tak wygodniej mi jest iść tędy, niż tędy, ponieważ po prostu odcinam im drogę ucieczki. W przypadku midlane'a oczywiście jestem w stanie wbiec z bardzo wielu różnych miejsc. Stąd, stąd, tąd i tąd. Jednocześnie bierzmy pod uwagę, że już tutaj zaczyna nas widzieć wieża, dlatego przeciwnik ma pełną świadomość tego, że na niego biegniemy. W przypadku Warwicka nie jest to wielkim problemem, bo jeżeli przeciwnik bardzo puszuje, a ja jestem bardzo szybki, to on nie zdąży skrócić dystansu w kierunku wieży w tym czasie, kiedy ja dobiec do niego. Czyli oczywiście jestem w stanie tutaj bez problemu zadziałać. I w większości w przypadku dżunglerów to tak będzie działało, tak? Pomimo wszystko, tak są skonstruowani junglerzy. W przypadku Mastera I, e, no niestety, jest do dupy. I tak samo będzie w przypadku Szywany. To jest zmiana faktu, że w przypadku tych. Gankujących mocno junglerów, tak? czyli mających możliwość rzeczywiście rzucenia szybkiego CC, no będzie to dość łatwe. Także tutaj oczywiście możemy wpaść z dowolnej strony, co nie zmienia faktu, że jest jeszcze inna metoda gankowania, która nazywa się lane gankiem. Chociażby na przykładzie tego Riven i Dariusa jesteśmy w stanie to łatwo pokazać. Zrobiłem fajnego ganka, jednocześnie Darius zaczął się bronić, stawia gdzieś warta i po prostu jest świadom mojej presji. Nie pcha już tak bardzo. Jestem w stanie przyjść wtedy na, na linię Riven w taki sposób że po prostu przychodzę od jej lane'a i właśnie dlatego nazywa się to lane gank, nie wychodzę ani tędy, ani tędy ponieważ tu na przykład jest Pinkward, którego ten Darius broni, albo po prostu kiedy tutaj wyjdę to będzie miał świadomość, że tu jestem i na dłuższy czas zacznie grać defensywnie ale jestem w stanie wejść w te krzaki niespostrzeżony, jeżeli tylko wave jest dość daleko, tak? musicie mniej więcej się orientować ile wizji dają miniony nie musi to być na początku jakaś super dokładna uh, prze przez was wiedza, tak? jakby jeżeli miniony są tutaj Mniej więcej gdzie ten Darius, no to wiadomo, że jestem w stanie tędy przebiec i jestem niezauważony. No i teraz tak, albo mogę postarać się przebiec tutaj, jeżeli miniony są daleko, bo inaczej będzie widać jak opuszczam tego krzaka. I nawet postarać się wyjść gościowi na plecy. To by była jakaś taka mega korzystna dla mnie sytuacja, najczęściej coś takiego się nie dzieje. Ale kiedy Riven na przykład trochę dopuszczowała Wave'a, to najczęściej jestem w stanie po prostu przejść w te krzaki. Pamiętajcie, żeby grać wokół braku wizji. Dla junglera to jest niesamowicie istotne, czyli jeśli przebiegnę tak, Darius mnie widzi. Jeśli przebiegnę tak, Darius mnie nie widzi. Więc coś takiego starajcie się robić. No i teraz nie chodzi o to, że wy macie wlecieć na tego gościa, bo znowu tutaj jest problem. Lane gank najczęściej polega na tym, że to Darius wchodzi na Riven, więc oczywiście wymaga to od was trochę pomyślunku. Musicie wiedzieć, że robicie lena na kogoś, kto albo w tej chwili ma być gankowany, i to się wtedy nazywa counter gankie, czyli np. tutaj wlatuje jungler, i my po prostu zaskakujemy przeciwników moją obecnością. Ja na przykład, nie wiem, miałem już szósty, jesteśmy w stanie rzucić 2 CC pod rząd na jedną osobę od samego mnie, plus Riven, więc zabijemy tę osobę, zanim tamta dwójka będzie w stanie kogokolwiek zabić. Dlatego, że to nie będzie do końca walka 2 na 2, bo jedna osoba będzie cały czas scetekowana i dzięki temu wygrywamy taką walkę. Więc to jest po pierwsze, czyli counter gank. Kiedy spodziewamy się, że gdzieś pojawi się jungler, albo widzieliśmy, że idzie na ganka, to jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. No ale po prostu zwykły lane gank będzie najczęściej polegał na tym, że przeciwnik wchodzi w ten Riven, ten Darius, tak? Riven zaczyna grać troszeczkę agresywniej, ale nie tak, żeby dać pewność przeciwnikowi, że jest gankowany. Także Darius przyciągają swoim E, zaczynają napierniczać i w tym momencie wchodzimy my, bardzo niespodziewani, z bardzo krótkiego dystansu. Łapiemy go jednym CC-kiem, łapiemy go drugim cc -kiem. chłop przez w tej chwili, wiecie, bardzo długo, bo najpierw mój fear, później moją Rkę nie mógł się ruszyć i dostaje od Riven cały czas obrażenia. Prawdopodobnie, na jeżeli nawet spaliśmy flesza, to jestem w stanie powiedzieć, że na pewno go zabijemy w takiej sytuacji, tak? Także... Zwróćmy uwagę oczywiście, że poza zwykłymi gankami istnieją po prostu lane ganki. To samo bardzo często robimy na bocie, ponieważ właśnie bot jest zgankować na ogół dość ciężko, jeżeli sytuacja jest właśnie taka, że na środku linie się zatrzymują. Jednocześnie zwróćcie uwagę, że dość łatwo mi tutaj wyjść właśnie w takiej sytuacji linii na środku, czy nawet trochę cofniętych przeciwników, dość łatwo jest mi wychodzić tutaj. Więc rzeczywiście z takiej pozycji będę miał bardzo łatwy engage, kiedy support podejdzie do tego krzaka, albo po prostu będzie blisko i ja wejdę na niego na moim movement speed z W, albo od razu kliknę moją erkę. Nawet z braku wizji, tak? Na tutaj będącego supporta. Jestem w stanie od razu zerkować, rzucić mu niespodziewane CC i bardzo łatwo zdobywamy zabójstwo. Dlatego granie poza wizją, junglerem jest super istotne i dlatego na pierwszym naszym recalu oczywiście zmieniamy e, item na wardy, Na chyba każdym poza nie właściwie. Lisynowi rzeczywiście zbyt potrzebne są wardy, ale zmieniamy na orakla. Kiedy idę na ganka, zawsze zanim wejdę w jakieś krzaki, klikam właśnie czwóreczkę, tak? I widzę teraz, o, czy tu jest wizja. Teraz jeszcze zanim wejdę na ganka zobaczę, czy tu jest wizja. No i dokładnie tak to będzie wyglądać, tak? Jeżeli chcę zgankować mida, no to zależy w jakim elo jesteśmy, tak? Ale jeżeli jesteśmy w niskim, to zanim wejdę do tych szaków, chcę kliknąć czwórkę. Oczywiście jako jungler powinniśmy też często kupować pinkwardy, dokładnie w tym samym celu, po prostu nie zawsze mamy aktywny item, tak? No wiadomo, że on ma cooldown. Jeżeli jesteśmy w trochę wyższym elo, chcemy użyć tego warta już tutaj, żeby zobaczyć, czy nie został położony za naszymi plecami, sprawdzić e, pixelbrusha, sprawdzić e, dwa te krzaki i teraz jestem pewny, że nie jestem widziany, tak? Jednocześnie, jeżeli właśnie nie mam tej pewności, mogę po prostu starać się kłaść pink wardy albo w miejscu, w którym spodziewam się warda, albo właśnie, jeżeli jestem, no mówię, na niższym elo, no to po prostu w najbliższym krzaku linii, bo tam najczęściej przeciwnicy kładą wardy. Tak, po prostu midliner podchodzi tu za ścianę i kładzie tutaj pinka, albo zwykłego warda. No, klasyczne to jest. Więc tu oczywiście muszę się spodziewać tych krzaków. Nie stójcie w krzaku pół godziny czekając na przeciwnika do, do engageu, nie wiedząc, czy tu jest wizja, bo to jest straszna strata czasu, często przeciwnik udaje, że was nie widzi, właśnie po to, żebyście tak marnowali czas i stali tutaj przez 4 lata. Także oczywiście tak nie róbcie. Lane'y są dużo słabsze na mid lane'ie. Przeciwnicy najczęściej są zasięgowymi postaciami, najczęściej nie mówię, że zawsze, i nie wyjdą aż tak blisko, mimo że są w trakcie walki, tak? Jednocześnie na topie muszą być na mele, a ja mam bardzo łatwe krzaki do schowania się, więc lane ganki oczywiście są skuteczniejsze na tych bocznych liniach, zwłaszcza korzystając z tych wnęk, które zostały dodane na mapę. Jednocześnie bardzo często możemy też chcieć dajwować, to także jest rodzaj ganka, tak? Albo chociażby wybiec za Towera. Zwróćmy też uwagę, że jeżeli drużyna przeciwna dominuje i ma wizję na przykład tu i tu. Bardzo klasyczne, tak? Znowu, e, tu i tu to są krzaki, które tej będzie chciał wardować, kiedy puszuje, Czyli na przykład, kiedy znajdują się przeciwnicy gdzieś tutaj. Nie mam jak na nich swobodnie wbiec, co nie zmienia faktu, że mogę przejść rzeką i wykorzystać planta z ich strony. W momencie, w którym skoczę, oni mnie już widzą, więc teraz nawet nie bawię się w klikanie szwórki, tylko od razu biegnę, co nie zmienia faktu, że zamiast zobaczyć mnie tutaj, na jakiejś wizji, albo nawet dalej, Zobaczyli mnie dopiero teraz, więc ja, jeżeli oni puszują, będę w stanie na 100% tutaj dobiec i po prostu zapewnić zabójstwa, tak? Więc oczywiście mówię, jest zwykły gang. E, ze strony jednej, ze strony drugiej, ze strony trzeciej, ze strony czwartej, tutaj ze strony jednej i drugiej, tutaj ze strony jednej, bo mówię, tędy przejście prawie, ni prawie nigdy nie ma za dużo sensu. Yy, jednocześnie oczywiście mówię, te lane ganki, czy counter ganki, w których ja czekam na przeciwnego junglera, albo na przeciwnego top lanera, albo jakiegokolwiek lanera do zengage'owania. Także musimy trochę myśleć na jungli, jak zawsze, tak? Więc to wymaga od nas, no trochę świadomości. Po pierwsze, gdzie ten gank będzie dobry, jeżeli natomiast gra na Wladimira, i ja przychodzę zrobić to, co mówiłem na początku, czyli zrobiłem trzy kampy i przychodzę na pierwszego ganka, to bardzo możliwe, że nie spalimy Dariusowi nawet flesza, a ja wtedy tracę mnóstwo czasu jako jungler, więc czegoś takiego nie chcemy zrobić. Władimir ma za mało obrażeń w early, nie ma żadnego CC, czyli nie jest w stanie zrobić nic. Ja przyjdę z tego Dariusa, a Władimir swoim burstem łącznie zrobi 180 obrażeń. Darius, ma wiecie, na początku nie wiem, 700 zdrowia. No nie jesteśmy w stanie mu nic zrobić. Ja też nie robię w tej chwili tyle, żeby nawet zagrozić mu z fleszowaniem, więc taki gang będzie bez sensu, będzie straszną stratą czasu. Nie mówimy w tej chwili o samym puffingu, o tym kiedy y, do końca powinniśmy farmić, tak? Tylko mówimy w tej chwili o samych gankach. Także jeżeli chodzi o same ganki, no to oczywiście dokładnie tak to będzie wyglądać. Counter ganki, lane ganki i zwyczajne ganki. A, no to będzie to, z czym musimy się najbardziej oswoić. Mówiłem, że musimy junglerem oczywiście grać zawsze wokół wizji, tak? To jest bardzo istotne. E, pokażę wam jeden taki bardzo dobry przykład takiego zachowania. Zobaczcie. E, załóżmy, że mój przeciwnik Biegnie z dołu, ja go widziałem, bo mam, nie wiem, gdzieś tutaj warda, chociażby i yy, ja biegnę z góry. Jeżeli biegnę po prostu w taki sposób, to się obydwaj zobaczymy. I obydwaj wtedy o sobie wiemy, a ja już o nim wiedziałem, więc to było bez sensu, tak? Więc biegnę, chowając się za tym krzakiem. Patrzcie. On mnie nie widzi, ja jego nie widzę. I to znaczy, że on mnie też nie widzi. Więc widzicie, że jest różnica między wyjściem w taki sposób na przeciwnika, i on w tym momencie zaczyna uciekać, bo ja jestem Urujkiem, jestem silniejszy Verli, a to jest na przykład, nie wiem, jakiś Kaziks i przegrałby ze mną w tej chwili. A jeżeli pobiegnę w ten sposób, żeby użyć tego krzaka do zasłonięcia wizji między nami, bo ja wiem, że on tu będzie, bo ja go już widziałem, i w ten sposób biegnąc, jestem w stanie spotkać go, a ja go chcę spotkać. I po prostu zaskoczyć, zabić, tak? Albo spalić mu flesza, albo zrobić cokolwiek istotnego. Także takie granie wokół braku wizji na dżungli jest strasznie istotne. Ilekroć jestem w stanie kupić jednego pinka na baku, zawsze to robię. Czasem kupuję dwa, zależnie od sytuacji. Nie chcemy kupować ogromnej ilości pinków, czy tam control wardów w tej chwili, wybaczcie, ale stare przyzwyczajenia. I chcemy mieć bardzo szybko buty, żeby być po prostu szybkim, bo nasza gra nie jest na jednej linii, nasza gra jest na całej mapie. Im szybciej na dżungli kupujemy buty tym szybciej jesteśmy w stanie zrobić więcej ganków i więcej kampu, co nam daje po prostu pieniądze i, fa i, i expa, więc to jest zbyt istotne, żeby butów na dżungli nie mieć za ta wcześnie. A także, no oczywiście, musimy wykorzystywać nasze kontrowardy, żeby zapewnić sobie wizję w miejscach, w których po prostu jest nam ona potrzebna. Pamiętajcie, że kontroward może leżeć tylko jeden od nas. Kiedy położymy drugiego, oczywiście drugi się niszczy. Najczęściej kontrowardy stawiam, kupimy sobie jeszcze. Najczęściej kontrol stawiam na drake'i i Barony. Po pierwsze, dlatego że one mają nieograniczoną ilość stania, czyli jeżeli go ktoś nie rozwali, no to będzie stał w nieskończoność. No a po drugie, dlatego że załatwia mi to od razu darmowy y, efekt. Oracla. Bo oczywiście kontrowardy wykrywają wardy przeciwnika. Czyli zrobiłem sobie jakiś klasyczny root, zrobiłem sobie wszystko. Jeszcze nie chcę sam zrobić smoka, bo na przykład wszyscy przeciwnicy żyjący nie zmienia faktu, że mogę się obawiać, że przeciwny jungler będzie go chciał podjąć. Podaję na przykład tutaj warda. Przeciwny boton bardzo rzadko, bardzo rzadko zniszczy takiego kontrola, raczej co najwyżej przeciwny jungler. I kiedy on tutaj już przyjdzie niszczyć tego Ward'a, to znaczy, że chciał robić smoka i właśnie uniemożliwiłem mu tę próbę. Więc tutaj oczywiście zapewniam sobie wspaniałą wizję, a jednocześnie ten kontrol ward przecież wykrywa przeciwne Ward'y. W momencie, w którym widzę, że żadnego tutaj nie ma, to jestem w stanie sam przeskoczyć i zacząć robić tego dreka. Także tu już troszeczkę odszedłem od samego gankowania, ale a propos grania na wizji, bo to samo tyczy się bardzo gankowania. Mówię... Przechodzenie tutaj, sprawdzając wardy zanim wejdę w krzaki, a nie dopiero potem, kiedy zorientowałem się, że przeciwnik ucieka. Jest, będzie dla nas naprawdę strasznie, strasznie istotne. Teraz omówmy, chyba, ostatni aspekt, jaki mi został, czyli właśnie dajwowanie. Dajwowanie często jest ryzykowne i dlatego musimy. Być dość pewni w tym, co robimy. Jednocześnie nie bójcie się próbować, bo nigdy się nie nauczycie, jeżeli nie będziecie próbować. Więc no niestety, czasem trzeba będzie spierdolić dive'a, żeby się w końcu nauczyć robić dobrze. Dajwowanie, czyli oczywiście wejście pod tower przeciwnika celem zabicia go. Oczywiście wiemy, że. O, tutaj nie chciałem dać tego, tego przeciwnika. Ups. Dobra, niech sobie wrócą na botlane. Zagadamy tutaj. A, i tak. E, oczywiście najczęściej dajwuję 2 na 1. Rzadko dajwuję samemu, zależy od sytuacji. Im mniej zdrowia ma przeciwnik, tym łatwiej go zdajwować. I im mniej CC ma lub możliwości leczenia. Bo oczywiście, jeżeli bardzo się wyleczy, będzie go ciężko zdajwować. Jednocześnie, jeżeli to jest np. Wladimir i użyje W, no to najczęściej ciężko będzie zdajwować, tak? Wszystko zależy od tego, jak to zagramy. Po pierwsze, rzucenie znowu CC będzie absolutnie istotne. Jeżeli trzymamy przeciwnika cały czas na CC, to nieważne czy ma leczenie. Nieważne czy ma sposób uniknięcia jak Efiza czy właśnie W e, po prostu jest cecekowany, nie może nic zrobić, więc ceceki będą istotne. Zagrałbym sobie W, żeby zwiększyć sobie zasięg na Rce, przez to, że mam większego movement speeda. I w momencie, w którym to nie jest ktoś, kto może mi łatwo uniknąć, zagrywam tutaj Rkę. Rka trzyma go wystarczająco długo, tak? I w tym momencie mój teammate zabija, bo oczywiście dajwujemy go, kiedy ma trochę obite zdrowy. Uh, musimy pamiętać, jak w ogóle powinno się rozgrywać dive'y. Najczęściej robimy to w taki sposób, że jedna osoba zagrywa najpierw swoje obrażenia. Yy, albo inaczej, najpierw zaczniemy od innego przykładu, czyli tak. Przeciwnik chce zdive'ować, znaczy sojusz nie chce zdajować przeciwnika, ale boi się taura. agro. Ja jako jungler jestem w stanie podejść i w ogóle nie bijąc przeciwnika, załatwić killa na nim. Po prostu tankując dwa hity. Albo nawet trzy, bo widzę, że wytrzymam trzy. Ledwo, ale widziałem, że wytrzymam. Tak czy inaczej, no bezpieczniej by było oczywiście dużo dostać dwa. Jeżeli na przykład ten Darius ma super mało zdrowia, powiedzmy koło jednej trzeciej, a Riven ma R-kę, to ta Riven i tak sama go już chciała zdajwować. Jestem w stanie podejść od tyłu i po prostu stankować dwa hity, żeby ona ich w tym czasie nie dostawała, i ona go w tym czasie zabija. I tyle ode mnie. Ja wychodzę. Załatwiłem jej kila, nie ma za co. Nie dostanę za to asysty, ale jestem dobrym junglerem i załatwiłem jej zabójstwo. To znacznie bezpieczniejsza opcja niż wejść na tego Dariusa i wiedzieć, trzecie, zagramy z pełną HP, niż wejść na tego Dariusa, nawet z tym bonus movement speedem. Tak, patrzcie, że przy samej RC ja się bardzo dużo leczę, co nie zmienia faktu, że jeśli Darius zagrałby mi choć trochę obrażeń, to ja na tym umrę. Nie musimy robić zawsze jeden za jeden. Nie muszę zawsze demage'ować przeciwnika, żeby zrobić dobrego dive'a. Jestem w stanie po prostu przytankować towera, tylko nasz teammate musi wtedy wiedzieć, co ja zamierzam zrobić. Najczęściej no jednak będzie to wyglądać tak, że chcemy pchnąć wave'a, więc najpierw miniony przyjmują agro. Ja jestem w stanie podejść bezpiecznie do towera, nie dostając Towera Agro. Wyłączymy na przykład na chwilę Towera. Jestem w stanie najpierw do niego podejść, i cały ten czas tower mnie nie bije. I dopiero kiedy zacznę go damageować, tower zacznie mnie bić. A ja wtedy już wchodzę z naładowanym E, rzucam E, rzucam Q, rzucam R, przez co jestem w stanie przytankować bardzo długo. No i oczywiście załatwiamy zabójstwo. Powinienem dość wcześniej zrzucić to agro, tak? No ale to było takie maksymalnie pokazane, bo nie w tym momencie mieć już dużo więcej zdrowia, bo oczywiście. O, oczywiście mam szósty level, jestem po paru recallach, tak, powinienem mieć w tej chwili chociażby jakiegoś Bami Sindera, więc byłbym w stanie przytankować troszeczkę więcej. Także, no mniej więcej w taki sposób będziemy rozgrywać dive'y. Najpierw chcemy pchnąć wave'a, żeby najpierw miniony dobiegły, a potem na przykład rzucić nasze CC na przeciwnika, e, bardzo często obiegając go, żeby nie miał jak uciec, tak, nie wchodzimy z tej strony w bójkę. Bo przeciwnik zacznie uciekać i, i tyle, nie? Będzie, będzie biegł, będzie bieg i nam ucieknie. Najlepiej jest oczywiście wyjść z za towera, tak samo na Botlane Botlejny zajwuje się często trudniej ze względu na to, że jest dwójka graczy. Co nie zmienia faktu, że jak mają mało zdrowia, to nie powinniśmy się tego obawiać, tylko po prostu zagrać wszystko tak, jak powinniśmy. Bardzo często w takich sytuacjach a, musimy flashować chociażby żeby zaskoczyć przeciwnika, zmniejszyć dystans, albo wyfleszować, żeby nie dostać tower agro, tak, cokolwiek, możemy albo flashnąć na początku, zrobić naszą robotę i cofnąć, nie muszę zagrać erki. mój przeciwnik w tym czasie zadawał obrażenia, prawdopodobnie zabiliśmy, jeżeli target był obity, albo mogę oczywiście zagrać live w taki sposób, że po prostu robię wszystko maksymalnie jak się da, tankuję towera, Wiem, że na przykład zabije mnie następny tower shot, więc flashuje, tak? Normalna sprawa. Też często oczywiście, że muszą w taki sposób zagrywać, żeby po prostu nie dostać ostatniego tower shota. To jest ciężka sprawa, bo oczywiście tower shoty za wami lecą. Jeżeli za późno orientuję się, że następny tower shot, który leci, mnie zabije, to flash będzie debilny. To flash będzie fatalny, tak? Więc musimy o jeden tower shot przynajmniej do przodu myśleć. O jeden, to nie jest wiele, tak? Widzę, że moje zdrowie spada i widzę, o teraz muszę flashnąć, zanim tower shot zacznie do mnie lecieć. Więc to będzie ogromnie istotne w dive'ach. Nie muszę flashować, mogę się chociażby erknąć, cokolwiek zrobić, żeby znaleźć się za towerem od razu, już, w tej chwili, bo nie będę miał na to czas. Nie bójcie się zagrywać waszych fleszy, to jest też problem oczywiście w low elo, że ludzie strasznie boją się używać swoich summonerów. Jeśli mam przez to zdobyć zabójstwo to fleszuje. Jeśli to nie jest gość, który ma 10 HP i ja go zabiję jednym autoatakiem, to dużo lepiej jest mi po prostu dla pewności flesznąć z Philem niż z nim wbiec, bo nie dam mu czasu na reakcję i to jest szalenie istotne. Jeżeli on zdąży zareagować, ja nie flesznę tylko wbiegnę, on też odfleszuje, przyciągnie mnie do siebie tym Dariusem, będziemy już głęboko pod towerem, a, a nie bardzo płytko, to bardzo możliwe, że umrę. Więc dive'y trzeba zagrywać oczywiście ostrożnie, to też jest bardzo dobre miejsce oczywiście do wchodzenia na dive'y na midlane. A tutaj oczywiście ta ściana jest wąska, przeciwnik często się nie spodziewa. Widzicie, się, on się czuje bezpieczny, jest pod wieżą i tak dalej. No a ja jestem w stanie wejść na niego za chwilę potem aktywować Fira no i zrobić dzięki temu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo nie tylko obrażeń, ale przede wszystkim właśnie CC. Także jeżeli chodzi o właściwie chyba wszystkie rodzaje ganków, to, to wszystko zostało omówione. Pamiętajcie o plantach. To jest strasznie ważne. Jeżeli tutaj wejdę i zczyszczę warda, no to super, tak? Ale przeciwniki taką nie wie. A załóżmy znowu tę sytuację, w której linia jest mniej więcej na środku, albo nawet nie, nawet jest trochę spuszowana. Jeżeli linia jest spuszowana, ale ja na przykład mam cooldown na moim W, czyli nie będę miał dużo movement speeda, no to, no to jeżeli tutaj zobaczy mnie przeciwnik, zwłaszcza ten Darius, który najczęściej gra Ghosta, to po prostu ucieknie. Więc pamiętajcie oczywiście o plantach, jeżeli tutaj wybiegnę, to on nie będzie miał czasu w porównaniu do tego, kiedy zobaczyłby mnie już tutaj. A kiedy widzi mnie tutaj. Ta różnica jest wystarczająca do tego, żeby zdobyć zabójstwo. Oczywiście tak samo tutaj jesteśmy w stanie wylatywać od pleców przeciwnikom za pomocą planta. Także no, myślę, że z plantami, lane gankami, counter gankami, zwykłymi gankami z różnych pozycji oraz dive'ami omówiliśmy w tej chwili właściwie wszystkie rodzaje ganków. Także właściwie to będzie tyle. I to by było na tyle. Jak wspomniałem, wideo było krótkie. Mam nadzieję że jednak, że było także treściwe. Także miejmy nadzieję, że czegoś się nauczyliście. Dajcie znać w komentarzach. Dzięki i do następnych razu.